Witam wszystkich oglądających ponownie. No i jesteśmy jak zwykle w krainie dzików. Zobaczcie sobie, jak rozkopany jest tutaj dół. Jak to wygląda? Pokopane doły przez zwierzaki. Muszę powiedzieć, że dzisiaj to jest lekki przymrozek już. Także o, księżyc jeszcze jest na niebie, zobaczcie. Całkiem go dobrze widać w dzień. O, o tej porze roku bardzo dobrze go widać. No dobrze. Lecimy dalej do pierwszego dołka w takim razie. No jest pierwszy dołek. Zobaczcie. I z pierwszego dołka co wyszło? O. Zobaczcie co wyszło. Bączek żydowski wyszedł. Trochę zgnieciony, ale jest jako sztuka. Dobra, do następnego. Słuchajcie, jest pierwszy dołek, znaczy się pierwsza monetka, nie dołek. Zobaczcie tutaj, już wam pokazuję. O. Jest brzęczenie. No i pokazuję. O, widzicie. Momencik. Jest buratynka, ale jak widać stan jest kiepski. No jest po piersi Jana Kazimierza, ale jak widzicie stan taki, no nie jest to rewelacja. Druga strona jeszcze gorsza chyba. Dobra. Do następnego dołka. Jest następny dołek. I słuchajcie. Jest następna buratynka. Widzicie?
Jana Kazimierza po piersie, a na drugiej stronie jest orzeł, tylko słabo go widać, czyli koronna Buratynka. Dobra, do następnego. No i jest następny dołek. Jak widzicie, pokopane oto tym szpadelkiem. Malutka łopateczka, jak widzicie, zawsze przy mnie jest. Ta łopatka malutka dobrze dziabie i wydziabała otoż tą kawałek łyżki aluminiowej, oczywiście leciutka aluminium. Dobra, do następnego. Słuchajcie, jest dołek z kotyra i wyszło coś, nie coś, gaciowiec aluminiowy, prawdopodobnież taki kolor ma jak aluminium, a jest gaciowiec na trzy dziury. No, lecimy dalej. Do następnego dołka. No i słuchajcie, jest dołek dosłownie koło tamtego dołka. Następny dołek. Kotyry pokopane. No i zobaczcie, co wyszło. Coś takiego małego, maciupkiego. Jakaś spinka czy coś, wpinka, nie wiem. No po drugiej stronie widać, że była jakaś igiełka czy coś urwane. Dobra, do następnego. No jest dołek. No i z dołka wyszło coś takiego, jakiś kawałek uchwytu czy coś, nie wiem, mosiężny kawałek czegoś. Dobra, do następnego. No i słuchajcie, no tak, słuchajcie i słuchajcie, dobra, jest dołek. No i zobaczcie, pierwsza konkretna moneta. Widzicie? Zobaczymy, co to jest. No, co to może być? Zaraz zobaczymy. Myślę, że kopiejka, bo już widzę. Tak. Tak, jedna kopiejka. Chyba 1901 rok. 1000. No nie wiem. Chyba wysycha, nie? Chyba tak. Nie wiem, który? 1901 czy któryś? Nie, jeszcze jakaś inna data. 1906. Tak. A tutaj? Po drugiej stronie? Jest orieł, widać go? Chyba widać. Tak.
momencik. O, widzicie oriołka? Celski orzeł dwugłowy. Dobra, do następnego dołka. Słuchajcie, jest dołek. Dołek. Kotyra wywalona. I trafiliśmy na monetkę. Pół kopiejki. Któryś tam. Dobra. A druga strona w miarę dobrze wygląda. Aleksander. Dobra. Widzicie? Myślę, że to już jest ostatni dołek, także zapraszam. To co widzieliście, to wykopane to było. Nie nagrywałem polmosów tak jak ostatnio, bo też było ich sporo, blaszek różnych. Także no i tam jeszcze jakaś łuska się trafiła, jedna też nie nagrałem, bo była stan kiepski, mosinowska. Do następnego spotkania. Prawdopodobnie też tutaj. No, jeszcze popatrzcie na te krzaczory. Jak to tutaj fajnie jest. Nie wiem, czy następny raz nie będzie jednak na polu takim tam u znajomego. To albo do stowarzyszenia mamy zaproszenie, pojedziemy, jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie tak może być. Także trzymajcie się na razie. Do następnego spotkania.